Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Premier Mateusz Morawiecki się wygadał. Powiedział prawdę? Sądzę, że przez przypadek. To, co pan Morawiecki powiedział publicznie, znajduje się chociażby w tytule artykułu na ONEcie. Tytuł tego artykułu: Morawiecki ostrzega, jeżeli upadnie Ukraina, następny może być. Tajwan. I to nie chodzi o to, że to jest na onecie, one cytuję akurat dlatego, że oni wierny cytat z pana Mateusza Morawieckiego dali do tytułu, więc łatwo mi zrobić screena i pokazać, że rzeczywiście Pan Morawiecki publicznie w Stanach Zjednoczonych się wygadał i moim zdaniem przez przypadek powiedział prawdę, mówiąc, że jeśli upadnie Ukraina, następny może być. Tajwan. Jest to zdanie, moim zdaniem, prawdziwe, ale zdanie, które pokazuje, że retoryka, którą skarmiono nas tak od roku i dwóch miesięcy, to było po prostu kłamstwo. Byliśmy orzukiwani. Bo skoro jeśli Ukraina upadnie, to następny będzie Tajwan, to znaczy, że zdanie, jeśli Ukraina upadnie, następna będzie Polska, jest nieprawdziwe. Bo Albo następny będzie Tajwan, albo następna będzie Polska. Prawda? Do tej pory pisowcy całą tą swoją, wręcz powiedziałbym, niewyobrażalną politykę prowadzącą do Zubożenia narodu polskiego, a być może nawet pogorszenia stanu zdrowia, bo te produkty rolne z Ukrainy nie dość, że niszczą polskie rolnictwo. To pojawiają się dość dobrze udokumentowane podejrzenia, że mogą być po prostu szkodliwe, że mogły na przykład zawierać kancerogeny, a wiemy o tym, że. Kurczaki trafiły do sklepów. Wiemy o tym, że zboże trafiło do młynów. I mówiąc krótko, my te produkty rolne, które w dużej mierze nie spełniają norm, są po prostu szkodliwe, trujące. My to jedliśmy, my to jemy. Będziemy to jeść. Będziemy, bo nagle nam się wmawia, że Sanepit, który tak dobrze był w stanie niszczyć polską gospodarkę, zabraniając polskim firmom pracować, nagle nie jest w stanie wykryć w produktach spożywczych w Polsce oferowanych do sprzedaży zakazanych substancji lub substancji dozwolonych, ale w zbyt dużych, szkodliwych. Ilościach, prawda? I tą chorą, szkodliwą dla Polski politykę wspierania ukraińskich oligarchów, bo to, że wpuszczaliśmy do Polski w, niekon w niekontrolowany sposób te produkty rolne z Ukrainy, to nie wspieraliśmy ukraińskich rolników, tylko wspieraliśmy ukraińskich oligarchów, tak zwane... Um, Agroholdingi, tam nawet jeden, jedno nazwisko już pojawia się w przestrzeni medialnej. To wszystko to rozbrajanie polskiej armii, to przyzwolenie na banderyzm, to szkalowanie polskich patriotów, którzy śmią powiedzieć, że banderyzm jest nadal zły i, i powtarzać te rzeczy, które politycy PiSu mówili w roku 2018, 2018, 2019. Teraz i że nic się kurczę nie zmieniło, to wszystko PiS, tą politykę, uzasadniał tym, że musimy wspierać Ukrainę, bo Ukraina walczy za nas. Że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana na Ukrainie, to kolejny będzie Polska. I przytaczano tutaj słowa, Nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego, jednocześnie je manipulując, no, że Lech Kaczyński rzekomo coś takiego powiedział. To jest nieprawda. Wierny cytat z Lecha Kaczyńskiego jest taki, że najpierw y, Gruzja, potem Ukraina, potem kraje nadbałtyckie, a potem być może Polska, mój kraj. Czyli mówiąc krótko, hierarchia, jaką ustalił Lech Kaczyński, to Gruzja, Ukraina, potem kraje nadbałtyckie, czyli nie my, ktoś inny, trzy kraje nadbałtyckie są, a potem warunkowo być może Polska. A z tego zrobiono, że na pewno Polska i przed krajami nadbałtyckimi. Tymczasem no wyraźnie widać, że no, teraz pan Borawiecki nagle pojechał do Stadów Zjednoczonych, zapomniał że świat to globalna wioska i to już tak nie działa, że w jednym powiecie mówisz to, co jest do tego powiatu yy, adekwatne, w drugim powiecie mówisz to, co jest do drugiego powiatu adekwatne i myślisz, że ludzie się nie dowiedzą, że w każdym powiecie gadasz co innego. W Polsce pan Morawiecki twierdzi, że wspieramy Ukrainę, żeby nie doszło do inwazji na Polskę, a w Stanach Zjednoczonych pan Morawiecki się wygadał, że wspieramy Ukrainę, żeby nie doszło do ataku na Tajwan. Tak, drodzy państwo, i tu się z panem Morawieckim zgadzam. Jeśli Ukraina padnie, to prawdopodobnie Tajwan zostanie zaatakowany. Ba, Ukraina może nie paść, a Tajwan i tak może zostać zaatakowany, jeśli Chiny poczują słabość Stanów Zjednoczonych, jeśli Chiny poczują, że Stany Zjednoczone nie są w stanie obronić Ukrainy, jeśli Chiny poczują, że Stany Zjednoczone nie są w stanie w cudzysłowie ukarać Rosji, za atak na Ukrainę, tak naprawdę za sprzeciwienie się im. Bo przypominam, że to, co Rosja zrobiła w 2014 roku, jakoś większej kary nie spowodowało, prawda? Tam jakoś to Rosji uszło na sucho i świat zachodni łyknął tą oczywistą ściemę o. Zielonych ludzikach, które kupiły sobie czołgi w sklepach z czołgami, że to w ogóle Federacja Rosyjska, to są faktyczną inwazją na Krym, nie miała niby nic wspólnego. Świat to w dużej mierze łyknął, prawda? Wszyscy pamiętamy, że Rosja jedyne co de facto za to spotkało ją, to wyraz oburzenia. To były takie memy, że lecą sobie bombowce ze Stanów Zjednoczonych i zrzucają na rosyjskie pozycje ulotki z wyrazami oburzenia. Teraz Rosja usłyszała od Zachodu, zwłaszcza od stadów zjednoczonych, nie ważcie się tego zrobić, a i tak zrobiła. I teraz Rosja jest karana za sprzeciw względem stadów zjednoczonych. I jeśli okaże się, że stady zjednoczone są za słabe, żeby wyciągnąć konsekwencje za ten atak na Ukrainę, żeby ukarać Rosję, to z Chiny dojdą do wniosku, skoro nie są w stanie ukarać Rosji, to tym bardziej nie, są, nie będą w stanie ukarać nas w związku z tym, Chiny wezmą co będą chciały, czyli wezmą Tajwan. Moim zdaniem, w tym momencie inwazji na Tajwan nie będzie, bo Chińczycy są moim zdaniem inteligentniejsi od Putina i Chińczycy nie mają ochoty zdobywać kawałka zrujnowanej ziemi. Po amerykańsku to się mówi Scorch Earth, która jest do niczego niepotrzebna, i wybijać gigantyczne ilości. Tajwańczyków, którzy przecież są Chińczykami, czyli, że de facto dla Chińczyków to byłaby wojna domowa, w wyniku której no, ginęliby ludzie i niszczone byłyby niepotrzebnie zasoby. Tak Chińczycy myślą. Więc Chiny moim zdaniem do tego konfliktu nie doprowadzą. Natomiast jak Tajwan zorientuje się, że słuchajcie, no, Stany Zjednoczone nie będą w stanie nam pomóc, to prawdopodobnie pozwolą się włączyć do Chin kontynentalnych. Do Chińskiej Republiki Ludowej. I oto tak naprawdę toczy się gra. Dlatego Stany Zjednoczone, które w 2014 roku wspierały Ukrainę głównie dobrym słowem, nagle wspierają Ukrainę bardzo, bardzo mocno, począwszy od danych wywiadowczych, a skończywszy na uzbrojeniu, oraz wspierają Ukrainę na przykład polską, bo to my, Rozbrajamy naszą armię, żeby przekazać Ukrainie, to my gościmy na swój koszt miliony Ukraińców, których pisowcy zrównali w dużej mierze z prawami Polaków, leczą się na nasz koszt, przyjmują polskie programy socjalne, w tym. 500, plus, który był programem prodemograficznym, w związku z tym no, na koszt Polaków jest, wspierana jest demo, demografia Ukrainy. No, taka oto bardzo specyficzna sytuacja, że się tak wyrażę. I o to chodzi. Stady Zjednoczone wspierają Ukrainę, bo doskonale wiedzą, że jest to wyzwanie. Wyzwanie, tak naprawdę rzucone im. Chodzi tutaj o dominację na świecie. Do tej pory był od upadku Związku Radzieckiego był jeden hegemon, Stany Zjednoczone, a teraz Chiny rzucają Stanom Zjednoczonym wyzwanie. I konflikt Rosja-Ukraina jest testem, testem siły Stanów Zjednoczonych zarówno siły militarnej, jak i siły politycznej czyli ile Stany Zjednoczone są w stanie wpływu wywierać na kraje ze swojej strefy wpływów. Och, tak to bardzo sobie łagodnie powiedzmy. I tyle. I o to tutaj chodzi. I teraz należy się zastanowić, bo póki jeszcze możemy, bo nie mam wątpliwości, że jeśli konflikt na Tajwanie wybuchnie, on może wybuchnąć zarówno dlatego, że się pomyliłem i Chiny jednak Zatakują Tajwan, jak i że ten konflikt będzie sprowokowany. Czyli mówiąc krótko, no, ktoś popchnie, wrobi te Chiny, prawda? Nie wiadomo. No, Stany Zjednoczone są um, mistrzami operacji fałszywej flagi. Oczywiście o nic ich nie oskarżam, ale no, nie można wykluczyć, że to się stanie. W każdym razie, jeśli dojdzie do konfliktu Tajwan-Chiny. To na pewno dowiemy się, że konflikt na Tajwanie to jest nasza wojna i każdy, kto będzie sugerował, że skoro ten konflikt toczy się po drugiej stronie kuli ziemskiej, to to jest nie nasz konflikt, to będzie nazywany chińską unucą, tak jak dzisiaj każdy, kto sugeruje, że konflikt Ukrainy, Ukraina Ukrainach Rosja, to nie jest nasz konflikt, ale jesteśmy w sposób oczywisty zainteresowani. Wynikiem tego konfliktu, więc nie jest to konflikt nam obojętny. Wynik tego konfliktu nie jest nam obojętny, ale jednak nie możemy mówić, że to jest nasza wojna, no bo chyba nie chcemy w tym konflikcie uczestniczyć. Przynajmniej my, którzy byśmy tam ginęli, bo politycy, którzy dostawaliby za to medale, to sądzę, że tak. No to teraz jest obsobaczana, atakowany. No to jestem przekonany, że za. Jakby ten konflikt u, y, Hidy Tajwan się zaczął, to nagle każdy, kto mówi, słuchajcie, to jest na drugim końcu świata, to nie nasza wojna, będzie atakowany, obsobaczany i będzie nazywany chińską onucą albo kubusiem puchatkiem. No, ja na szczęście mam to szczęście, że jakiś czas temu zostałem zaatakowany przez chińską propagandystkę publicznie i mm, Cały czas mam zgrane te materiały, więc gdybym ja został tak oszkalowany teraz, to będę miał twarde dowody na to, że chińscy propagandyści to mnie atakowali to dawno, zanim to jeszcze stało się modne, że się tak wyrażę. Ruscy propagandyści też mnie atakowali, nawet Telewizja Republika robiła materiały, które mnie broniły, jak mnie ruscy propagandyści um, atakowali, ale... E, jakby to ładnie powiedzieć, no to dawno było, dawno było. Te rzeczy były dość, e, dość wcześniej, cały czas zostały zgrane i to są jeszcze materiały wideo, więc na szczęście to posiadam. Natomiast inni ludzie, którzy no, nie mieli takiego szczęścia, to znaczy wtedy to było nieszczęście, bo to zostałem bardzo skrzywdzony wtedy przez tą propagandystkę, e, natomiast wychwalającą Chiny ludowe e, i bardzo reklamowaną przez mainstream, bardzo. No, natomiast natomiast no, inni mogą mieć problemy, tak? ale tak co zastanówmy, póki jeszcze możemy, póki jeszcze nie ma tej propagandy takiej, zastanówmy się, drodzy Państwo, czy ewentualna wojna Chin z Tajwanem, to nasza wojna, czy nie nasza wojna, jaki my mamy obrót wymianę gospodarczą z Tajwanem, jaki my mamy obrót wymianę gospodarczą z Chinami, czy to nasza wojna, czy nie nasza wojna. Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od importu z Chin. Tu od razu powiem bardzo. Kwestie związane z kwestie związane z chociażby z lekami i z wieloma innymi rzeczami, no uzależnienie powiedziałbym, jest bardzo, bardzo wysokie. Uzależnienie od Chin jest dużo większe niż uzależnienie od Rosji. No i najważniejsze, zadajmy sobie pytanie, czy Chiny kiedykolwiek przejawiały jakąkolwiek agresywną postawę względem Polski? Czy jest możliwe, że Chiny po ataku na Tajwan zaatakują Polskę? Ja, drodzy Państwo, nie feruję wyroków, tylko póki jeszcze możemy, póki jeszcze mamy możliwość normalnie rozmawiać, póki jeszcze propaganda nie tego tematu nie zawłaszczyła, póki jeszcze każdy, kto zadaje pytania, nie jest nazywany agentem i nie grozi mu się, że mu się na przykład odbierze majątek życia i wsadzi do pierdla, oraz nie próbuje go się zaszczuć przez usłużne rządowi media i tam tak zwanych influencerów yy, prorządowych, mocno wspieranych, czasem też finansowo przez różne instytucje. Swoją drogą, ciekaw jestem, czy się nie okaże niedługo, że taki program Villa Plus, że również jacyś influencerzy przytulali pieniążki. No, ja na przykład nie wziąłem nawet grosza, nawet z, z tak zwanych tarcz antycovidowych, bo chciałem być całkowicie niezależny i nie chciałem nawet pośrednio złotówki. Wiem, że duża część influencerów pieniądze odpisu brała pośrednio, na przykład zareklamowanie preparatów. Ciekaw jestem, czy tam na przykład za jakieś działanie, takie kwestie rosyjskie i tak dalej, czy tam coś, coś też przytulone nie było. No ale na razie zadajmy sobie pytanie: Czy konflikt tajwan hidy to nasza wojna? Czy Hidy są agresywne względem Polski? Co nam się opłaca? Co nam się opłaca? Bo do czego będziemy popychali, to na pewno. Wiadomo, Stany Zjednoczone już dawno się wygadały że ich prawdziwym wrogiem są Chiny. Pamiętacie, jak przyjechał pan Biden do Polski jakoś na, na przełomie lutego i marca 2022, czyli ponad rok temu? Wprost powiedział, wskazał, że ten naprawdę zły i tak dalej, ten kolejny wróg, który tam się czai, to są Chiny. I to jest prawdziwy wróg Stanów Zjednoczonych. O Rosja nie jest w stanie Stanów Zjednoczonych w jakiś realny sposób zaszkodzić. On... tylko tyle może być ich konkurentem na przykład do do rynku zbytu, jakim jest Europa. Ale to nie jest realny wróg. Jest po prostu za słaba Rosja. Natomiast Chiny, Chiny wprost zarzuciły im wyzwanie i Chiny chcą zniszczyć Stany Zjednoczone. Chcą ich zniszczyć w taki sposób, że chcą zniszczyć ich potęgę finansową, uderzając w dolara. Jak zniszczą dolara, to zniszczą Stany Zjednoczone. Był kraj, nie ma kraju. Bo będą nagle biedni. A Stany Zjednoczone już na tyle mocno się sypią, że jakby nagle straciły korzyści z faktu, że. Dolar jest walutą światową, to się po prostu ten kraj złoży. Także w sposób oczywisty konflikt z Chinami jest na rękę Stanów Zjednoczonych. W sposób oczywisty Stany Zjednoczone do tego konfliktu będą popychały kogo się tylko da. W sposób oczywisty, gdyby doszło do otwartego konfliktu militarnego Chiny-Stany Zjednoczone, to będziemy do niego wręcz wezwani do przyłączenia, tak jak w chwili, w chwili obecnej w sposób oczywisty Stany Zjednoczone wikłają nas w swój konflikt handlowy Chiny-Stany Zjednoczone i żądają od nas nieracjonalnych z punktu widzenia biznesowego zachowań gospodarczych na szkodę interesu polskiego w imię interesu amerykańskiego, na przykład niewspółpracowanie gospodarcze z Chinami, które byłoby dla nas korzysta, które jest niekorzystne dla stadów zjednoczonych, więc tego nie robimy. I tutaj mowa na przykład o jedwabnym szlaku, który miał się kończyć w Polsce, na którym mieliśmy zarabiać i wiele innych, e, wiele innych e, tego typu rzeczy. E, drodzy Państwo, no i, no i tyle. No, to, to na pewno będziemy popychani, tylko się zastanówmy, czy... Czy dla nas to jest korzystne? I piszcie w komentarzu. A ja przeczytam ten artykuł, żebyście doskonale wiedzieli, co tutaj jest napisane. I żeby go oczywiście poddać analizie logicznej, analizie krytycznej. Onet, Morawiecki ostrzega, jeśli upadnie Ukraina, następna może, następny może być Tajwan. No i tutaj jeszcze powiedzmy jedno zdanie, i to jest prawdziwy cel, dla którego Stady Zjednoczone tak wspierają Ukrainę. Bo rzeczywiście, jeśli Ukraina upadnie, następny może być Tajwan. Natomiast upadek Tajwanu jest to już znaczne osłabienie. Pozycji amerykańskiej. W tym momencie Ameryka się posypie, bo duża część tak zwanych sojuszników Stanów Zjednoczonych to tak naprawdę nie są ich sojusznicy, tylko to są kraje, które się ich bały i byli ich sojusznikami, żeby oni nie zrobili czegoś takiego, co na przykład zrobili Irakowi albo Iranowi. I teraz jest coraz, coraz więcej krajów się przestaje bać stadów Zjednoczonych i stąd takie sytuacje jak na przykład Arabią Saudyjską, która ewidentnie wychodzi ze strefy wpływów amerykańskich, bo nie była ich przyjacielem, tylko się ich bali. W tej chwili przestają się ich bać i wychodzą z ich strefy wpływów, wchodzą w strefy wpływów chińskie. Jeśli Chińczycy wezmą Tajwan, to większość krajów przestanie się bać stadów Zjednoczonych w tym obszarze, że tam nazwijmy to azjatyckim, i prawdopodobnie potęga Stanów Zjednoczonych się posypie. Do tego jeszcze Stany Zjednoczone, w sposób oczywisty, są bardzo mocno powiązane gospodarczo z Tajwanem. Na przykład tam jest bardzo duża fabryka półprzewodników, i ona no, bardzo dużo część swojej produkcji wysyła do Stanów Zjednoczonych, więc, w sposób oczywisty, dla Amerykanów jest to korzystne, żeby żeby wspierać Ukrainę, żeby do konfliktu o Tajwan nie doszło, bo oni ewentualnie w takim konflikcie o Tajwan musieliby brać udział osobiście militarnie, a to jest oczywiste, że no, Amerykanie no, nie bardzo lubią się wiekłać w militarne konflikty symetryczne, zwłaszcza po tym, jak dostali koncertowy wpierdziel w, w militarnych konfliktach niesymetrycznych. No, my się śmiejemy i słusznie z Rosjan, że dostają ją w pierdziel od Ukraińców, bo to rzeczywiście druga armia świata dostaje w pierdziel od Ukrainy i to bardzo mocno tą drugą armię świata ośmiesza. Natomiast przypominam, że pierwsza armia świata, czyli amerykańska, ostatnio uciekała w popłochu przed facetami w laczkach, nie? Zdaje się, że tam tamten kraj arabski, z którego oni uciekali, to był dużo niżej w rankingu potęgi sił zbrojnych niż Ukraina. Więc skoro druga armia świata to o śmiech na sali, że dostaje wpierdziel od chyba tam 20 którejś, to jak pierwsza armia świata w popłochu uciekała przed taką, która w ogóle nie wiem, czy była klasyfikowana, ale na pewno była dużo poniżej Ukrainy, to chyba śmiech na sali razy dwa, nie? I tyle. Czytamy ten artykuł. Onet.pl Morawiecki ostrzega, jeśli upadnie Ukraina, następny może być Tajwan. Trzeba wspierać Ukrainę, jeśli chcemy, aby Tajwan pozostał niezależny. Jeśli Ukraina zostanie podbita, następnego dnia Chiny mogą zaatakować Tajwan, powiedział w czwartek w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki. No? Pytanie: ile my mamy interesów na Tajwanie? I czy Chińczycy mogą chcieć zająć Polskę? Bo to są najważniejsze pytania do określenia. Tego, czy nam się opłaca angażować w konflikt na Tajwanie. Bo, że będą próby wciągnięcia nas w ten konflikt, to 100%. Od strony gospodarczej już przecież to jest. Mateusz Morawiecki przebywał w Waszyngtonie z trzydniową wizytą. Spotkał się m.in. z wiceprezydentem USA Kamalą Harris. Podczas spotkania z ekspertami do spraw e, zagranicznych mówił, że jeśli stracimy Ukrainę, stracimy pokój na dziesięciolecia. Mi się wydaje, że my ten pokój... To już generalnie straciliśmy. No, I to jest tylko kwestia tego, czy to się rozstrzygnie w ten sposób, że będzie zmiana hegemona. Czy to się rozstrzyg nie rozstrzygnie, czy będzie taki pad, taka zimna wojna. Czy też to się rozstrzygnie w taki sposób, że będzie eskalacja albo coś takiego. Szef. Polskiego rządu od wtorku przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W czwartek spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego think tanku Atlantic Council. Mówił m.in. o związku sytuacji w Ukrainie i na Tajwanie. Nie można dzisiaj i jutro ochronić Ukrainy, mówiąc, że Tajwan to nie jest nasza sprawa. Trzeba wspierać Ukrainę, jeżeli chcemy, aby Tajwan pozostał niezależny. Jeśli Ukraina zostanie podbita, następnego dnia Chiny mogą zaatakować Tajwan. Widzę tutaj bardzo duży związek, dużo zależności pomiędzy sytuacją na Ukrainie, a sytuacją w Tajwanie i Chinach, powiedział. Zwróćcie uwagę, że nic nie mówi o Europie, nic nie mówi o Polsce. E, mówi prawdę, moim zdaniem. To jest w ogóle jakieś. jakieś... No, powiem szczerze, że no, pan Mateusz Morawiecki, mówiący prawdę, no to nie jest coś co mi się kojarzy jako takie codzienne. Jeśli stracimy Ukrainę, zwróćcie też uwagę, jak on się wyraża. Jeśli stracimy, on się stawia tak, jakby był stroną konfliktu, nie? że to my stracimy tę Ukrainę. Jeśli stracimy Ukrainę, stracimy pokój na dziesięciolecia, porażka w Ukrainie może być początkiem końca Złotego Wieku Zachodu. Nie. Początek końca złotego wieku Zachodu nastąpił kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat temu. I jak ktoś posłucha sobie taśm prawdy Mateusza Morawieckiego z i Przyjaciele, to wie, że Mateusz Morawiecki już dawno miał to uświadomione. Że generalnie chodzi o to, że Zachód od dłuższego czasu żył na kredyt. Było konsumpcjonizm, te słowa Morawieckiego, bo ludziom to się wydawało, że zawsze będzie tylko lepiej. Więc krótko, Zachód upada, bo jest w schyłkowej, jest w analogicznej sytuacji jak schyłkowe czasy Cesarstwa Rzymskiego. Ludzie są bogaci, leniwi, ludziom się nie chce pracować, ludziom się nie chce płodzić dzieci. Ludzie idą w stronę lewicową, chleba, czyli socjalu, igrzysk, czyli jakiejś tępej rozrywki, dlatego upadamy. Przejawem tego było przeniesienie produkcji do Chin, bo przez to... Um, bo przez to była taka sytuacja, że no przetransportowali, przetransferowaliśmy technologię do Chin, bo nam się nie chciało, nie chciało nam się pracować znaczy, albo inaczej. Korporacje tak działały, że korporacje wiedzą, że nam się nie chce pracować, że my to żądamy jakichś dużych pieniędzy za pracę jednocześnie będąc niesamowicie pazerne transferowały produkcję do Chin, żeby bardzo tanio produkować, co przy jednoczesnym bardzo drogim sprzedawaniu oznaczało, um, oznaczało konieczność, znaczy oznaczało dla nich gigantyczne zyski, nie? I to był ten początek końca Złotego Wieku Zachodu. Lenistwo i pazerność korporacji. Ukraina, drodzy państwo... Jest, powiedziałbym, przejawem tego, skutkiem tego. Dlaczego zdarzyła się Ukraina? Ponieważ Rosja odważyła się rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Rosja uznała, że Stany Zjednoczone są takie słabe, że nie będą w stanie wyciągnąć konsekwencji, nie będą w stanie zareagować. I dlatego to było takie sprawdzenie blefu. I częściowo się to Rosji udało, bo, bo co prawda od strony militarnej no, Rosja zaliczyła koncertową porażkę, to jest oczywiste, no to od strony gospodarczej Zachód jednak pokazał swoją słabość, prawda? Druzgocące sankcje nałożone na Rosję, no jakoś tej Rosji nie zdruzgotały. PKB za 2023 Rosji według zachodnich prognostyków będzie wyższe niż polski, a inflacja niższa niż polski. Zniszczenie gospodarcze Rosji przez Zachód nie powiodło się czyli tak pół na pół. Więc skoro Zachód nie jest w stanie w odpowiedzi na rosyjską agresję zniszczyć sankcjami Rosji, to tym bardziej nie zniszczy Chin. A nie jest w stanie zniszczyć sankcjami, bo przestał się liczyć gospodarczo. Bo sankcje polegają na tym: Ja od ciebie nie kupię, to, to jest de facto sankcja, ja tobie nie sprzedam. To jest, to jest sankcja. I to, czy sankcja działa, zależy od tego, czy ten, od którego nie chcesz kupić, ma komuś innemu możliwość sprzedania. Czy ten, któremu nie chcesz sprzedać, ma możliwość zakupu od kogoś innego. Gdyby Zachód był silny. To rezygnacja Zachodu z zakupów oznaczałaby niemożliwość utrzymania wolumenu sprzedaży i bankructwo, bo nie ma komu sprzedawać. Tak się nie stało, bo Rosja sprzedaje Chinom, Indiom, innym krajom azjatyckim. Choć oczywiście Rosja trochę ucierpiała, ale zdecydowanie nie tak jak Zachód by sobie tego życzył. Gdyby Zachód był silny, to sytuacja, w której Zachód nie chce sprzedać, oznaczałaby, że Rosja będzie pozbawiona dostępu do technologii, bo nikt inny nie będzie w stanie im tego sprzedać. A tu się okazuje, że kupują sobie m.in. od Chin. Więc, więc od tej strony zdecydowanie powiedziałbym im nie wyszło, nie? Lecimy dalej. Przeczytajmy to jeszcze raz. Jeśli stracimy Ukrainę, stracimy pokój na dziesięciolecia. Porażka w Ukrainie może być początkiem końca złotego wieku zachodu. Zwycięstwo Ukrainy stanowi gwarancję że nie, tylko, że nie tylko odbudowy, ale także wzmocnienia. Przepraszam. Zwycięstwo Ukrainy stanowi gwarancję nie tylko odbudowy, ale także wzmocnienia naszej siły gospodarczej, mówi premier podczas wystąpienia w trakcie spotkania. Nieprawda. Zwycięstwo Ukrainy nie gwarantuje nam wzrostu gospodarczego. Zwycięstwo Ukrainy, to znaczy zależy jak jako bazę uznamy tą zniszczoną gospodarkę przez pisowców, to tak. Natomiast zwycięstwo Ukrainy, czy znaczy, inaczej, to czy nasza gospodarka zacznie się odbudowywać, zależy od polityki polityków. Czy wreszcie politycy. Przestaną się bawić w jakieś destrukcyjne, wręcz sabotażowe akcje, typu Zielony Ład, Fit for 55 itd., oraz od strony medialnej zaprzątać ludziom głowę tym, ile jest płci, czy też weźmiemy się wreszcie za pracę? Mówiąc krótko, od tego, czy zajmiemy się gospodarką, zależy, czy będziemy mieli wzrost gospodarczy. O. Lecimy dalej. Morawiecki. Nasi zachodni sąsiedzi popełnili błąd. Premier zacytował też słowa Xi Jinpinga wypowiedziane przez przywódcę yy, Chin podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zacytuję. Powiedział na Kremlu, do Kremla i do wszystkich nas, że teraz jest wyjątkowa szansa, aby zmienić globalny porządek stworzony 100 lat temu. Powiedział szef polskiego rządu. Morawiecki zauważył, że to co Putin nazywa zbiorowym zachodem w całości chce, by Ukraina wygrała, ale niekoniecznie w takim samym stopniu. Podkreślił też, że Polska zna Rosję aż nazbyt dobrze. Jak mówił, celem Rosji jest przede wszystkim zniszczyć Ukrainę, tak aby Ukraina nie mogła stanowić bazy wzmocnienia zachodu. I to pragnienie jest najprawdopodobniej współdzielone przez komunistyczne Chiny. Biorąc pod uwagę zdolności profetyczne pada yy, Mateusza Borawieckiego, no to oczywiście tutaj nie można tego w żaden sposób wykluczyć, że się tak wyrażę, yy, no bo przecież pan Murzący prorok zdaje się, że jakiś czas temu poprzewidywał bardzo wiele, bardzo ciekawych rzeczy, między innymi to, że świat po zarazie już nie będzie taki sam i tak dalej. Niemniej jednak co do Chin, to ja bym się nie zgodził. Wydaje mi się, że Chiny nie chcą, żeby Ukraina była zniszczona, tylko żeby Ukraina była w ich strefie wpływów. Tak mi się wydaje. To, że Ukraina chce, że Rosja chce zniszczyć Ukrainę, to też mi się wydaje, że to jest ich plan B. Wydaje mi się, że w pierwszej, jakby w pierwszej wersji to oni chcieli tą Ukrainę sobie podporządkować. Tak mi się wydaje. Nie wyszło, to teraz rzeczywiście chcą ją zniszczyć. Ale to jest moim zdaniem ich plan B. Ech, nasi sąsiedzi na zachodzie jako pierwsi popełnili tak wielki błąd bliskiej współpracy energetycznej z Rosją. No, nie wiem czy to oni, ale na pewno nie ostatni. Przypominam, że to pisowcy uzależniali Polskę od importu węgla z Rosji, gdy jednocześnie zamykane były przez PiS m.in. polskie kopalnie. A teraz ich pozycja, stanowisko wobec Ukrainy nie jest takie samo jak stanowisko Stanów Zjednoczonych czy Polski kontynuował. Czyli rozumiem, że musi być jedno i jedyne stanowisko, tak? Nie wolno mieć trochę innego. Jak mówił, są politycy w Europie Zachodniej, którzy chcą doprowadzić do szybkiego zawieszenia broni na Ukrainie praktycznie za wszelką cenę. I tutaj się zgadzam w tym sensie, że są tacy i podkreślę, że to jest niedobrze. Z punktu widzenia Polski nie jest wszystko jedno, jak ten konflikt się skończy. Z punktu widzenia Polski ten konflikt powinien się skończyć trwałym pokojem, który sprawi, że za pół roku, rok, dwa, czy w ogóle już nigdy ten konflikt nie będzie odgrzebany, bo my, niestety, zostaliśmy w ten konflikt zaangażowani. I teraz, gdyby Ukraina przegrała lub ten konflikt skończył się w sposób um, negatywny, to byśmy oberwali rykoszetem. Więc rzeczywiście, z naszego punktu widzenia, jest zdecydowanie nie wszystko jedno. I to jest, Ech... no to jest, drodzy Państwo. Fakt. Co tam mamy dalej? Podczas swojego wystąpienia, premier odniósł się również do niedawnej wypowiedzi Emmanuela Macrona w Chinach, czyli znowu się tam konfliktuje z Francuzami. Niektórzy liderzy europejscy udali się także do Pekinu, krótkowzrocznie y, spoglądając w stronę Chin, mówiąc, y, chcąc tam sprzedać y, sprzedawać ponosząc wielkie koszty geopolityczne produkty do Chin zwiększając a nie zmniejszając naszą zależność od Chin nie rozumiejąc koncepcji autonomii strategicznej która w tym wypadku miałaby de facto oznaczać strzał we własne kolano ja tylko podkreślę że pisowcy chcieli nas zadłużać w Chinach więc sprzedaż do Chin po to żeby zarobić pieniądze to źle ale zadłużanie nas Chińczyków, czyli branie pieniędzy na kredyt, gdzie wiadomo, że Chińczycy uzależniają kraje w ten sposób, że dają długi, a potem tym długiem oddziałują, to już jest dobrze, tak? Drodzy Państwo, pozdrawiam, trzymajcie się. Zachęcam do słuchania Mateusza Morawieckiego. Gdy myśli, że nie jest słuchany, wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że usłyszymy coś ciekawego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!